rzeczywiście strasznie pożądana. Robiliśmy teledysk za jakieś tam zupełnie nędzne pieniądze. Właściwie nie mieliśmy forsy do Wademeku Skauta. No i tam było to w telewizji, no ale ani zero scenografii, nic praktycznie biorąc. No. Ja siedziałem w domu przed tym telewizkiem, się zajadamy włoskie. No, co mamy, co mają stać i grać. No i tam umówiłem się z operatorem, mówię, słuchaj, zrobimy z nich taką drużynę skautów. No to takie trochę werystyczne oczywiście, bo tekst na Wademeku Skauta, tu skauci, no dobra, okej. Okay. Ale co mam zrobić? No przyszedłem tam z... Znaleźli gdzieś te ubranka dla tych skautów. No i przyszli do studia i teraz w garderobie. Ja wchodzę i mówię, panowie, przybieram się w harcerskie mundurki. No to więcej tak jakby kibolowi Legii powiedzieć, żeby, nie wiem, założył szalik Polonii, bo przecież rockman poważny, tu oni zrobieni i tak dalej. Jak to mają grać skautów? No jakoś miałem chyba troszkę jeszcze wtedy poweru, także wymogłem. No. Potem zaczęli się tym bawić, zrobiliśmy to w takiej trochę slapstickowej konwencji. Mija chyba tydzień, jesteśmy bodajże w Kaliszu na koncercie. No taka niewielka sala, ciemna, tam przyszło mnóstwo ludzi, już tam zaczęli walić. W pewnym momencie tam zespół wychodzi, kurtyna się rozsuwa, zapala się światło na sali i cała sala prawie jest z tych w harcerskich mundurkach i krótkich tych. Niewiarygodne. Po dwóch emisjach chyba w telewizji, gdzieś jakiś tam porach zupełnie, ja nie wiem. Skąd oni to wiedzieli? Jak oni to wykombinowali? To nieprawdopodobne. Zespół po prostu starał i rozdziawił usta. To była taka, no, taka siła tego była. To było coś zupełnie niesamowitego. To przez takie jakieś znajomości, że ktoś kogoś z Polski znał, ktoś wywiózł płytę i zainteresował kogoś, kto siedział w tym biznesie, ale może bardziej takim undergroundowym, brytyjskim. No ale undergroundowy polegało na tym, że oni chcieli jednak być gdzieś wyżej coś i wymyślili sytuację, że z Polski jest parę zespołów, które mogą zaistnieć. I nagrali wtedy tą płytę Lady Punk, nagrali Republikę i TSA. I wywieźli to na Midem, zdaje się, do Cannes i tam właśnie przyjechali Amerykanie z MCA Records i padło, że to będzie Lady Punk, że im jakby wizerunek, że to będzie najłatwiejsze dla nich do przełknięcia, w sensie, bo tak, zespół TSA, wiadomo, jest taki, takich zespołów w Stanach jest dużo. Republika jest zbyt eklektyczna, jest za mało być może zrozumiała dla Amerykanów, jeszcze wtedy, nie? Chociaż, że jest zespołem. A tu to Lady Punk był dla nich to trochę kolorowy, trochę taki stąsowaty, trochę zwariowany. No i przede wszystkim ta kolorystyka i też muzyka, co by nie mówić, miała wpływ na to. I oni zdecydowali się na Lady Punk, no i to trwało jeszcze trochę. Oni przyjeżdżali już wtedy do Polski, obserwowali nas, nagrywaliśmy tą płytę, pamiętam, w teatrze też, znaczy na Wawrzyszewie. Z tymi wersjami językowymi było kłopot, bo nikt nie znał tego angielskiego, coś tam, tyle co z płyt i w ogóle ten angielski był kiepski. Mało tego, kiedy sobie już tłumaczyliśmy, to się okazało, że te teksty, które były po polsku i miały jakieś odniesienie, po angielsku nie mają żadnego odniesienia. Z kolei, kiedy by je dokładnie przetłumaczyć, to Amerykanie nie zrozumieją, bo cóż to dla... parę rzeczy, które się dzieją w Polsce dla przeciętnego studenta w Stanach Zjednoczonych, nic nie mówią kompletnie, więc należałoby to zrobić tak, żeby Amerykanie mogli zrozumieć. Stąd na przykład... Mniej niż zero, jako tam less than zero, czy minus zero, które mówi jakiejś dziewczynie, która jest w różowym czymś, czołgiem jedzie, coś tam i w ogóle, że ona jest dla faceta mniej niż zero, kompletnie o co innego chodzi w polskiej wersji, więc no było to karkołomne. Koncert płytowy bierze dwóch wykonawców z Europy na dany rok, powiedzmy, i promuje ich. I na to są odpowiednie tam budżety przygotowane i tak dalej, a za tymi budżetami oczywiście idą tak zwane moce produkcyjne, tam to wszystko zrobione jest. I było tak, że w tamtym czasie my byliśmy z Polski, bo Polska była ciekawa, no w końcu stan wojenny, sprawy i tak dalej, Solidarność, więc jakby ona była, no i taki zespół nagle, dziwny taki, że to w ogóle
jakoś tam po ludzku, nie przyjechały niedźwiedzie, tylko jakoś po ludzku ubrani, wyglądający faceci, no. Dopóki nie otworzyli niestety ust, no. Tak naprawdę. No, nikt zespołu nie znał języka, więc no, to jak, no, to musiałem robić za tłumacza na okrągło, no. No, ale to przecież to nie ja jestem w tym zespole, no. Jak, przecież jak śpiewa gość piosenki w tak zwanym language'u, to i powinien w tym language'u się wypowiedzieć. Mieli szansę, no, ogromną szansę, tylko tak jak mówię, to jest po prostu zbyt duża bariera cywilizacyjna. To trzeba byłoby naprawdę chłopaków takich, no, którzy by, no, nie wiem, no, przynajmniej mieli każdy po maturze i znali język, ale i mieli takie odpowiednie jaja, jak to się mówi, ale to, no, to tacy nie są rokowcami, no, bo niestety, no, rokowcy to no, nie są tacy, no. Trudne dla nas było ten wyjazd. To było, myśmy się czego innego... Znaczy, wtedy pierwszy raz zderzyliśmy się z promocją, jakby z taką pracą zawodową. Prawdziwą pracą, że myśmy słyszeli, wiedzieli, że jest Van Halen, że jest Police, że jest Rolling Stones, że to wszystko ładnie, słodko, oni pięknie wyglądają, mają mnóstwo pieniędzy, mnóstwo fantastycznych pań, dookoła nich się kręci, jest cudownie. Natomiast jak przyjechaliśmy, było pięknie na lotnisku, limuzyny i zobaczyliśmy jeszcze wtedy przecież analogową tą Drop Everything, więc oczywiście było szaleństwo, zatkało nas, że nagle w Stanach wychodzi nasza płyta, gdzieś tam z Polski zespołu. Jedziemy limuzyną do super hotelu i tak dalej, a od następnego dnia była rozmowa, jakiś lunch i za chwilę się zaczyna praca, podpisywanie, wywiady i przejazd w ciągu 6 tygodni, chyba 4 razy przylatywaliśmy do LA, bo tam jakby była siedziba, no ale też Nowy Jork, raz w Chicago, ale głównie tam przez to, że moja mama mieszkała, więc oni zrobili mi taki, uprzejmość, jakiś taki prezent od firmy, że to wpadniemy do oddziału w Chicago, a ty sobie mamę odwiedzisz. A tak naprawdę to byliśmy albo w Nowym Jorku co 4 dni, albo w LA. I to była ciężka praca. Tak naprawdę przychodziliśmy... Janek chyba tego najbardziej nie znosił. Myśmy się już powoli przyzwyczajali, że to się przychodzi do biura po prostu i siedzisz, odpowiadasz na wywiadach, promocja i tak dalej, i tak dalej. W Polsce było w radiu piosenka i po prostu byłeś wielką gwiazdą. Jaka promocja? Starczyło radio, parę koncertów, parę plakatów na mieście i wszyscy, cała Polska wiedziała, co jest. Tam natomiast zetknęliśmy się z takim rzeczywiście profesjonalnym przygotowaniem do czegoś, do sesji i tak dalej, programy. Więc wystąpiliśmy tam w paru programach bardzo, bardzo ważnych, na przykład American Bandstand Dicka Clerka, który funkcjonuje chyba jeszcze do dzisiaj. Ten facet ma, nie wiem, ze 100 lat, ale on zawsze wygląda na jakieś 45 i tak już będzie. I to ogląda cała Ameryka. To jest zawsze w taki chyba niedzielny, przedpołudniowy program dwugodzinny. Tam my graliśmy wtedy akurat z Sheena Easton, z Los Lobos i Lady Punk. To był fajny zestaw taki. Śpiewaliśmy wtedy chyba, pamiętam, Zamki na Piasku. Pamiętam, że rzuciłem tym mikrofonem, to było bardzo takie agresywne, nie? Tak pchnąłem mikrofonem, to była taka Wańka Wstańka, ten mikrofon i tam tym rozmawiali, skąd jesteśmy i tak dalej. W ogóle skąd się tam wzięliśmy na zachodnim wybrzeżu. Zagraliśmy też koncerty w Waszyngtonie. Pamiętam, doskonale pamiętam, bo był czas, kiedy był zamach na prezydenta Reagana. To byliśmy wtedy w Waszyngtonie i graliśmy w jakimś college'u, w takim duży, bo oni chcieli wejść też na i to powinni zrobić tak naprawdę, żeby wejść na stacje studenckie z tym wszystkim, no ale oni tak się rozdrabniali, bo chcieli MTV i jakieś stacje komercyjne i studenckie, no i tak to mijał czas. Oni byli na topie w Polsce, właściwie mieli wszystko, to znaczy według nich mieli wszystko, bo tam za taki sukces to nie są takie pieniądze, które oni tam mieli, to wtedy żadne. No ale w innych dziedzinach to mieli okej, okay, tam dziewczyny, sprawy tego, no, nie było problemów żadnych, no. A tu Amerykanie im zaproponowali, panowie, zaczynamy od zera, no, od mniej niż zero nawet zaczynamy. I to nauka języka, no, granie, zapieprzanie, poziom życia jak gdyby taki, no, level taki właśnie to podstawowy, bo tam przecież oni tam na byle co pieniędzy nie wydają. No, zrozumiałem, że to nie, no lepiej sobie tutaj przecież być gwiazdą i no, niż tam dopiero wspinać się po szczeblach.
mieliśmy też przygodę, bo graliśmy w LA koncert taki dla... To był nasz ten pierwszy wyjazd, to był właśnie koncert dla menadżerów, dla ludzi, którzy organizują trasy koncertowe i są menadżerami różnych gwiazd amerykańskich. Był jeden Polak, to było ze 200 osób, było to bardzo w studio ABC w LA. Było to bardzo ekskluzywne takie show, gdzie tylko my mieliśmy się pokazać i byli sami dziennikarze, więc już gorzej być nie może, bo przychodzi po prostu menadżerowie i dziennikarze. Nikt więcej, nie ma jakiejś tam sobie publiczności. No i nagle się rozglądamy, jest Polak. nie wiecie kto? W LA był Wojciech Mann. Wojtek Mann pojawił się nagle, nie wiedzieć skąd. Okazuje się, że ma rodzinę, ma siostrę, zdaje się, w LA. W związku z czym, jako dziennikarz, wyłapał, wyczytał, dowiedział się i nagle, pyk, jest pan Wojtek Mann. Chyba gdzieś mam w swoich szpargałach takiego Newsweeka amerykańskiego, gdzie się pisze o nich. No tylko nie chcieli wystąpić przed Madonną i to był ich błąd, może, nie wiem. Oni nie chcieli, żeby jakaś piosenkareczka była po nich, oni się uważali za gwiazdę. Nasi amerykańscy menadżerowie, ja pamiętam, dostali propozycję od menadżera Madonny, która miała wtedy pierwszą piosenkę, ale już była w MTV, było to Material Girl i ona była nikomu nieznana w Stanach, ta dziewczyna, i on przyszedł do nas, że ten zespół wizerunkowo i w ogóle wyglądem i tak dalej pasuje, żeby zagrał taką trasę 3-miesięczną po Stanach, że będziemy jako support przed Madonną, bo oni wkładają jakąś kasę w tą Madonnę i ten zespół jakby tak wyglądający i tak grający będzie super supportem na trasę. No nasz menadżer, on pamiętam, nazywał się Brian Key, powiedział, że słuchajcie, no okej, no ale kto to jest Madonna? Przecież to jest poważny zespół. To jest za poważny zespół na support przed jakąś tam Madonną. Nikt nie przewidywał, jak się potoczą losy. Myślę, że w Ameryce zabrakło im szczęścia trochę, bo oni mieli szansę tam zaistnieć. Oni naprawdę grali porównywalnie i też byli tacy wizerunkowi.